nie wiem, czy jestem gotowy. Ja pierdzie! Co ty gadasz? Ja pierdzie, jak to w słońcu wygląda. Co ty gadasz? Panie i panowie, jedziemy do Energylandii. Thunder Tokar czeka! Czeka, czym? Thunder Tokar! Uznaliśmy, że jedziemy do Energylandii na taką fajną firmówkę. Tak sobie fajnie spędzić czas, pobawić się. Będzie dobrze. Od kilku dni non-stop nad białym Forze. Co to? Energylandia, Energylandia. Zanim pojedziemy do kolejki, jedziemy na Western Camp. Dobra, powiem tak, Remek jest gdzieś zajęty, a my kwaterujemy się w Western Camp i idziemy na kolejki. Płonący siodło, to ja mam po kebabie. Kto to się pojawił? Kto to jest? Ale ludzi w Thunder Tokarze. Gdzie jest moja pioseneczka? To nie ta piosenka. No bo dzisiaj jesteśmy w zatorze w Energylandii. Przez cały dzień. Dobrze! Ja taki budowałem na Thunder Island. Na Thunder Island mamy nawet lepsze, mamy ich więcej. Zapraszam na serwer nasz, thunderisland.pl. Zapraszam. Idziemy na formułę, to jest jakaś kolejka, która za... Remku, idziemy na Hyperiona. Jakieś takie odczucia, które masz teraz? O, luzik, luzik, easy peasy, lemon squeezy. Stary, masakra. Stary, jedna wielka masakra. W sensie, jak będziecie kiedyś na rollercoasterze, to koniecznie spróbujcie sobie wyciągnąć ręce w górę albo przed siebie. Jak się trzyma ręce przed sobą i akurat jest przeciążenie, bo jest z góry w dół i to przeciążenie tak działa, że masz wrażenie, że ręce ważą 40 razy więcej. Masakra. No Thunder Tokaru wszyscy! Thunder Tokar czeka, zapraszam! Co ty robisz? Co ty robisz? Nic. A powiem tak, zgubiliśmy się. Idziemy już tak 6 godzin i nic. Nie żartowałem, po co się jesteśmy, mordo? Western wczoraj tak wykończył chłopaków, że tylko myjemy śniadanie. Chłopaki jeździli konno, łapali na lasso i śpią nasi kochaniutcy. Ogólnie rzecz biorąc, jest taka akcja. W tym momencie odlatujemy dronem, żeby zobaczyć, gdzie stoi Audi. Dobra, mamy foto. Ty. Ale maska jest jakoś taka jaśniejsza, chyba mam wrażenie, albo to słońce. Dobra, jedziemy pod sklep tutaj na parking sklepu, bo tam w Robsterze zostawili auto Remka i mamy zrobić coś takiego, że podjedziemy naszym Thunder Tokarem i odsłonimy nim Audikę. Ja nie mam karty. A wy też nie macie? Jesteśmy w zatorze. Tak. Chłopaki specjalnie przyjechali, byśmy mogli odebrać samochód, bym mógł odebrać samochód i żeby cały ten film z tej reakcji, z całego klimatu mógł się pojawić na kanale jeszcze w tym tygodniu. Spokojnie, nie zrobiliśmy tego za darmo. No to w dalszej części. Więc chłopaki przyjechali na lawecie, no i za naszym Thunder Tokarem stoi oklejona RS-ka. No co, przedłużamy, nie? Odjeżdżamy, śniadanie, jeszcze kawa. Nie, jestem gotowy. Jesteś gotowy? Chyba tak. Dobra, to ja odliczę. 100, ja się jeszcze odwrócę. 99, 98... 3, 2, 1, go! Ja pierdzie! Ale koła są do wymiany, totalnie. Już nie chciałem ci tego mówić, ale... Ja pierdolę, jak to w słońcu wygląda. Jo! Zasz mordkę. Oki czarny z przodu. Ej, zarąbiście to wygląda. Obawiałem się, jak będą wyglądały relingi. No bo wcześniej w ogóle relingów żadnej nie miałem. Wyglądają dobrze. Fituje zajebiście w ogóle. Totalnie. Jak to tu wygląda? Co się dzieje? Ja się śmiałem, że tutaj masz jakby
jak body kit wygląda, jakby taka dokładka, wiesz, poszerzająca. Fajnie, znaczki czarne. Jedyny projekt szczotkowanego czarnego metalu widziałem tylko w necie. Namówiłeś mnie na ten projekt, widziałem to tylko w necie, nie byłem w stanie tego jakkolwiek, kiedykolwiek ocenić, bo nie spotkałem takiej okleiny nigdy. Ale patrząc teraz na to, uważam, że warto było bardzo. No było troszkę tych propozycji i dogadywania folii, no bo jednak chcieliśmy coś innego niż wszyscy i chyba się udało. Teraz wygląda dobrze, ale w nocy, jak lampy świecą, tak? I on jedzie... O. Jakieś sztuczne światło? Na koła jestem już ugadany w tym miesiącu. To teraz tak, mam dla ciebie dwie zagadki. Oddam ci kluczyki. Jak? Po pierwsze, znajdziesz dwa łączenia na masce, a po drugie, jeden mały, mało widoczny smaczek, który dopełnia cały projekt. Dwa łączenia na masce, tak? O tym mowa? A ty dlatego, że mu podpowiedziałem wcześniej. Tak. No i teraz drugie, to już się domyślasz pewnie? Liścika nie ma w grillu, nie? Nie. No quattro! Oczywiście, że tak! Ono było srebrne? Tak. Dlatego coś mi tu nie pasowało. To już mój smaczek, to już ja swoimi ręcoma to robiłem. Jest też szczotkowanym aluminium. Bardzo dobrze. Tak, na jedno wygląda... Dziękuję pięknie. Kurde, nie mam nic ciosta. Ja, no bestia! Fajnie, nie? Mat! A ty zarobisty! Kucho, ty to śmielasz? Dobrze się prezentuje, co? Super! Super! Zmielona Wiktoria po wczoraj. Super! Ja jeszcze śpię. Coś mnie o uszy mi się obiło, że to będzie czarny mat. Jest myślę, ja będzie uwalone cały czas. To jest super! W życiu nie widziałam z takim... Ja też, nigdy w życiu. Poszliśmy na czarno. A ty co, dasz mi się przyjechać? Oczywiście, kochanie. Nie, że nie, żeby nie było, Agata już jeździła RS-ką. Wow. Więcej niż po Mustangiem. Parkingu, w kółeczko. Więcej niż Mustangiem. Co powiesz? Wow. I wanna show you something, my friends. I wanna show you something. What is it, my friend? What is it? Ale jest fajna. I zmielony szumi powiedział. Już dotykać. Masanko. Dotyka ten czyści. Ej, to jest jak szczotkowana stal, tylko czarna, nie? Tak, szczotkowany metal czarny. Ile koni ma więcej z tą okleiną? Z tą okleiną jakieś 50 koni więcej, moim zdaniem. To wszystko przez to, że jest szczota tak. Tak, jest szczota i to powietrze jest lepsza aerodynamika. Ej, a z tyłu wygląda jak ten, jak meblościanka. Takie drewno. Ty jesteś sam drewno. Ej, nagrzewać ci się będzie. No to akurat prawda, to jestem pewien, że w aucie będzie milion stopni. Plus 20 stopni więcej na każdym patrz, słońcu. Patrz stary, jaki ten samochód jest gorący. No jest gorący, jest. Jest, dobra. Ja myślałem, że czarny ma. Będzie i będzie nuda, ale to jest zajebista. No. Autko odebrane, a w tym momencie lecimy na Zabrę. Ja nie wiem, czy jestem gotowy. Najlepsza kolejka. Najlepsza kolejka, jaka istnieje. Naprawdę, ofen. Zajebista. Zadra była najzajebistsza ze wszystkich rollercoasterów, jakie tu są, moim zdaniem. Urwała łeb po prostu. Pozytywnym tego słowa znaczeniu. Totalnie. Fifi to jest mój bodyguard. To jest tak wielki, że się mogę za nim schować. Jestem żywym parawanem. Idziemy do auta. Korzystam oczywiście z kolejeczki. Dziękujemy pięknie. Ale jazda. No fajnie. Co jak co, ale te bubble tea z Energy Landy, zajebiste. Zdrówka. Jedź, Maksik. Spasłeś się, chodź tu grubać, kurza. Klucha przyjdzie i się poznają z kluchą. Co to jest za piesek? Dobry pies, fajnie. Wąchanko? Dobry pies. Szczotkowany czarny metal. Kiedy to auto? To jest srebrne. Już jest czarne. O, ale ten zaś mi się podoba. Ja, podoba ci się? Ale powiem ci tak. Nie no, że okleina zrobił. To nawet nie jest, lakier pod spodem jest tak jak był. Czarny diabeł, nie? Fajny wygląda. A ja myślałam, czy to masz ten żółty, to nie, tam... to jest to, inne auto te żółte. Panie i panowie, jesteśmy na czystych Tatrach. Troszeczkę szalonej, bo wiadomo, szaleje ten wirusik. I będziemy dzisiaj zbierali śmieci na szlakach. Czysta Polska, czyste Tatry. Także to jest cała nasza grupa. Także startujemy za sekundkę na szlak i zbieramy śmiecio. Influencer, panie influencer, halo, halo. Halo. Który śmieć jest twój, powiedz mi, który? Ten. Tyle zebraliśmy śmieci. Jaki mocny żart. Tyle zebraliśmy śmieci.